Cześć, z tej strony Zephyrialis. Witam Was dzisiaj na mojej głównej postaci, bo zaczął się event halloweenowy, moi drodzy. Spodziewałem się, że zacznie się 21, a jednak poleciał 20. Codziennie będą dodawane questy, questów będzie 12 i odbieramy w pierwszy dzień walutę eventową. Tak. Jesteśmy wtorek i stąd przedostaniemy się na mapę eventową, czyli... zobaczymy. Poprzez oczywiście drzewo umarłych, które znajduje się koło Synti. I znajdujemy się w kaplicy. W kaplicy... tu mamy jakiś grobowiec, zerknijmy. Dobra, nic ciekawego w nim nie ma. Przejście. Wykonamy sobie dzisiaj jakiś questik lub dwa. Właśnie trafiłeś do nieznanej ci krainy. Znajdź przewodnika, który pomoże ci poznać tutejsze zwyczaje i praktyki na cmentarzu. Na pewno znajdziesz kogoś odpowiedniego. Dobra, jak zwykle, nie będę sobie czytał tych wszystkich questów. Ja je sobie na spokojnie wykonam prawdopodobnie, o ile będę miał na to jakąś taką ochotę, motywację, to wykonam je sobie na postaci z Aideru, na postaci, na której robimy serię od zera do bohatera, a tutaj jak zwykle event na YouTube'a wykonam na głównej postaci. Mhm. Dobra, Blanka Mendoza. Ciekawi mnie, czy to będzie długi quest. Nie mam pojęcia, ponieważ nie ma chyba jeszcze jego solucji. Z tego, co tak na szybko patrzyłem, to chyba jest solucja questa pobocznego, jeśli się nie mylę. I zależnie od tego, ile zajmie nam ten quest... o! Okej, dobra, czyli tak to działa. Czyli tutaj będziemy się odblokowywać tak naprawdę... w miarę... dni. Widzę, że dwa zadania będę miał dostępne jutro, dwa pojutrze. Dobra. Ale to, co dzisiaj możemy wykonać, to zadanie Ewy Mendozy Hernandez. Widzę, że to jest w takim stylu troszkę takim... mi się to skojarzyło, bo już były jakieś opisy ze strony Margonem o Abueli i tak dalej. I mam wrażenie, że to będzie oparte coś na takim stylu jak nasze magiczne Encanto. Nie pamiętam kompletnie, co to była za kultura, chyba coś na zasadzie, nie wiem, hinduskiej? Tak mi się wydaje. Ale dobrze. Sprawdźmy może w ogóle, co ona ma na sprzedaż. Okej, ona sprzedaje za smocze łuski, standardik Sony. Dobra, czyli nic ciekawego. I dobra, mieszkasz tu od zawsze i to będzie chyba właśnie tak. To będzie kwestia podjęcia się tego questa od niej. I ciekawi mnie właśnie, czy to będzie... osobne okienko questowe. Tak, to będzie osobne okienko questowe, więc wyłączam sobie podgląd Festiwalu Duchów i zostajemy na czas na spełnienie marzeń. Udaj się na cmentarz i tak dalej. Dobra. Czyli dzieciaki pewnie się po prostu boją. Szczerze, wolę te... jak chodzi o Halloween, to wolę chyba... ej, wait, tu jest tablica ogłoszeń. To wolę chyba świat... ej, fajnie. Naprawdę fajnie, że tu będą podane zadania eventowe. Super. Wolę klimaty chyba te nadprzyrodzone, jeśli chodzi o Halloween. Chociaż było kiedyś coś fajnego z Alicji w Krainie Czarów. Tylko burrito. Quesadilla burrito. Szczerze, osobiście wolę quesadillę, chociaż burrito też nie jest złe. Co tu wybrać? Dobra, chyba wybiorę quesadillę. Tak. Yeah. Czyli prawdopodobnie to zadanie ma jakieś dwa przebiegi. Ewentualnie nie ma znaczenia, co wybierzemy. O czym chcesz nam opowiedzieć? Makara. Zostałem wrobiony i wylądowałem na sali sądowej w Karkahan. Wydoiłem krowę i dali wtorek. Brzmi naprawdę, to brzmi jak najciekawsza historia. Ale szczerze, nie chcę zepsuć tego questa. Ja może się podejmę tego na innej postaci, jak będę już sam rozwiązywał. Jeśli będzie to coś ciekawego, to wam nagram ten fragment. Ale chyba zostaniemy przy makarze. Tak. I to będzie chyba dobra opcja. Dobra, teraz wracamy do Ewy. Matko... te długie nazwy. Ewa Mendoza Hernandez. Ja po prostu będę sobie to skracał. Paloma, Ewa, Anders i tak dalej, Sylwia. Żeby nie przesadzić. Dobra, udało mi się zająć dzieciaki na chwilę. Okej. Dobra, musimy zdobyć... aha, pomagamy w codziennych obowiązkach, aż mi się przypomina Idalia.
Dobra. I Dalia, czyli właśnie dojenie krowy i tak dalej, te domowe obowiązki. Czarne spodnie, czarne spodnie, czarne spodnie, pewnie będą na piętrze. Tak, dokładnie. Czarne spodnie i czerwona spódnica. Czyli obstawiam, że będziemy robić pranie, bo mamy drewnianą balię. Dobra, nawet opisów nie ma. Czekaj, tu mi coś jeszcze wskazuje. A, to mi wskazuje, dobra. Ale wszystko chyba mam, co nie? Więc mogę iść do Ewy. Aha. I wrzucę to nie o 15, wrzucę to jak tylko to zmontuję. Od razu po wykonaniu questa oczywiście to zmontuję. Więc dzisiaj i w najbliższych dniach prawdopodobnie odcinki będą o wiele wcześniej. No ale to, żeby ewentualnie, jeśli ktoś potrzebuje wideo solucji, to żeby sobie skorzystał. Dobra. Aha. I idziemy do Augustiny. Augustiny. Ja pierniczę. I weź teraz ogarnij te wszystkie imiona, ale dobra, widzę, że Agustina jest koło linek. Przysyła mnie Ewa. Okej, dostałem mydło. I co teraz? Teraz idę do miejsca do prania. Dobra, no to szukamy miejsca do prania. Okej, czyli w rzece, staromodnia. No w sumie gra w takich czasach raczej staromodnych. O, no i oczywiście to, czego nie lubię najbardziej... Czyli ten licznik. W sensie on jest plusem o tyle, że wiemy dokładnie za ile skończymy, ile trzeba czekać. Więc to jest różnica od tego, jak trzeba czekać minutę albo trzy i tak dalej, się zastanawiać. Chociaż teraz skrócono chyba wszystkie oczekiwania w questach do minuty. Więc chociaż tyle. Ale tak czy siak to nie przepadam za tym. Aha, tutaj też nam idzie licznik, pod nazwą akurat jest dla nas niewidoczny, ale dobra, za chwilę będzie. Aha, o, tutaj całkiem szybko się liczy. Dobra, mamy zrobione, wracamy do Ewy, moi drodzy. Okej, widzę, że twórcy się bardzo postarali i zrobili nam... robienie prania w Halloween, super. Super, mam nadzieję, że tu będzie coś jeszcze bardziej... żywiołowego. Idziemy do kaplicy, mamy wyruszyć do Tchuzal. Znaleźć miejscowego archeologa i zapytać, jak przygotować się do wyprawy. Czyli będziemy robić wyprawę archeologiczną. Dobra. Kto był archeologiem w Tchuzal? Nie pamiętam, ale to będziemy kminić, bo pewnie nam wszystko powie. Czyli co? To będzie tutaj. Okej, czyli przez kaplicę, moi drodzy, możemy wyjść. Idziemy do gildii teologów. Rzeczywiście tam był ktoś taki. Więc lecimy do Tchuzal. Oczywiście teleportem. O właśnie, to na co warto zwrócić uwagę. Aktualności. I mamy, słuchajcie. O, dużo tego. Tak, trzy teleporty. O, to jest akurat fajna forma, czyli czarna trumienka. Bardzo mi się podoba, brzmi pozytywnie. Dobra, i teleportuje nas do kaplicy. Dobra, to będzie jakiś rodzaj ułatwienia, w razie czego, jakbyśmy gdzieś z jakiejś zadupnej mapki mieli się przenosić. I tutaj mamy archeologa. Dobra, robiliśmy jakieś questy z tym, więc spoko. Schliemann. Aha, dobra. Przepraszam, panie. Panie bananie, dobra. Jedziemy z koksem. Archiwum Tchuzal. Musimy zapytać archiwistę o lupę. Dobra, czyli niewykluczone, że będziemy tutaj kręcić się właśnie po tym korytarzu. Aha, dobra, chwila przerwy, czyli zabieramy mu chwilę czasu. Oho, dobra, przenieśliśmy się gdzieś. Jesteśmy u historyka. Mamy problem razem z Ambrożym. Dobra. Lupa naukowca. No i idziemy do straży Tchuzal. Odwiedź strażników stacjonujących w przejściu do jaskini. Zapytaj ich o pochodnię. Okej, czyli potrzebujemy pochodni. Jedno małe pytanie. Dobra. Dostaliśmy zapałki i pochodnie od strażnika. Dobra. I teraz powinniśmy iść po słomkowy kapelusz. O kurde. To był... O, i Polinę, i pusty worek. Dobra, to był Grimer, ten taki jakiś taki... Szczerze uznałbym, że nie jest to jakiś godny zaufania handlarz i sprzedaje beznadziejne rzeczy, ale okej. O, no trudno. To jest fajne. Dodano powiadomienia o tym, że kończą się... błogosławieństwa, więc to jest całkiem spoko. Kim ty jesteś? Zobaczmy, co tam masz. I tak, lina Grimera, pusty worek, słomkowy kapelusz. Dobra.
jesteśmy uzbrojeni i teraz musimy iść do Drzewa Umarłych, czyli wracać do lokacji eventowej. Nie będę wykorzystywał teleportu, bo zazwyczaj zostawiam go, jeśli muszę się gdzieś wydostać w bardziej odludnych miejsc po prostu. Ale dobra, przenieśliśmy się, wychodzimy i będziemy wracać do Ewy. O, właśnie. Ciekawostka. Słyszałem, że przeglądając groby, ja to sprawdzę pewnie potem, że przeglądając groby jesteśmy w stanie coś znaleźć, prawdopodobnie trochę waluty eventowej, więc całkiem spoko. Podoba mi się ten pomysł, bo w końcu będzie można dobić więcej niż zazwyczaj. Ogólnie z kalendarza plus z questów podobno jest do zdobycia 46 sztuk waluty eventowej, czyli tych kwiatów Flor de los Muertos. I dobra. Wracamy, mi amor. Oui, oui, si, si, salami. Jawol, dobra. Eva Mendoza. I jesteśmy na wykopaliskach, moi drodzy. Oczywiście muszę tutaj uważać, w którym momencie będzie się... Ojej, zostałem zaatakowany przez nietoperza. Jakie to przykre. Szkoda, że mam 191 level i nietoperze miały 8 level, przez co jakby no, mogą mi naskoczyć. To byłoby głupie. Czasem właśnie to bywa głupie, że jest jakiś NPC, który według questa nas atakuje. Kolejny nietoperz. Okej. Jest NPC, który według questa nas atakuje i ma nad nami wielką przewagę, a ma level na przykład 40, kiedy ja mam 190 i to jest takie... No cóż. No ale dobra. Teraz widzę, że troszkę dłużej poczekamy i odkopujemy przejście. Poszerzamy szczelinę. I pewnie po to nam potrzebna pochodnia, która w sumie, skoro zniknęły nam zapałki... A nie, dobra. Worek ze znaleziskami nam wskoczył na zapałki, czyli pochodnia jeszcze nie jest rozpalona. Prawdopodobnie będziemy ją rozpalać, żeby tutaj coś rozświetlić. Tak bym to obstawiał. Aha, dobra. Mamy lupę, mamy worek ze znaleziskami. Dobra, poszerzyliśmy przejście, wciskamy się tam w naszej zbroi i tak dalej. To na pewno musi być bardzo przyjemne chodzić po tych wszystkich jaskiniach w naszej zbroi, w naszym całym rynsztunku. Ale dobrze, potknęła się. Ojej, jej, piłka? O, to akurat ciekawa kwestia. O, kula, wielka kula, wow. No thanks, I'll miss out. Chyba będzie to widać, ale no trudno. Mhm. Dobra, Ewa musi odpocząć. A co my w tym czasie? Rozejrzyj się po jaskini. Dobra, widzę tajemnicze znaki, moi drodzy. Oczywiście, że je dostrzegłem bez pomocy questa, bez podpowiedzi, jak najbardziej. Jestem bardzo spostrzegawczy. Notatnik Ewy, jej. Spróbuj rozszyfrować zapisane w nich litery. O, fucken. No nie, nie cierpię tego. Dobra, ja w ciemno. Ale faza, ej ludzie, trafiłem w ciemno. Ale faza. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Dobra, najpierw zakończę rozmowę. Dobra, kolejna litera. F-I-G-R-P. Dobra, albo F-Z-G-R-P. Aj, dobra. Dobra, czyli to było Z ewidentnie. FZGRP, dobra. Czyli w tym notatniku są litery, które mamy wpisać. Ja myślałem, że mamy coś tam... że coś tam mamy kminić więcej, albo że będzie łamigłówka typu... tak. Że będzie łamigłówka typu połącz rury kanalizacyjne czy coś, wiecie, te takie, które pojawiają się czasem w Margonem. No ale na szczęście nie. Tu widzę, że jakieś zwierzę w ogóle się znajduje. Na szczęście nie ma... A, to chyba ono nas straszy, że mamy uciekać. Dobra. Dobra. Kojot, dobra, mamy kojota. Kojoty też były słabe, więc nie wiem, czego miałbym się obawiać. Jeden ruch mieczem i gościa nie ma. Mhm. Dobra. Czy zdążymy uciec? Udało ci się, coś tam. W sumie po linie się kojot nie wespnie, co nie? To byłoby dziwne. No chyba, że to jakaś nawiedzona poczwara. Dobra. Co znaleźliśmy w jaskini? Dobra. No. Pomidor, dobra. Udaj się do archeologa Schliemana, aby skonsultować z nim wasze znaleziska.
Dobrze, w takim razie udam się do niego. Skoro tak nalegacie, groby będę przeglądał później na spokojnie, czy coś tam jestem w stanie znaleźć. Wróciliśmy oczywiście do drzewa i wracamy znowu do Tchuzal. Nie wiem czemu, ale ciągle mam z tyłu głowy, że my tam do Nidhal idziemy, do uniwersytetu, ale na szczęście nie. Dobrze, tak czy siak, lecimy tutaj. Nie wiem, ile zajmie mi ten odcinek, ale nie będę go skracał, czy przyspieszał, czy coś w tym stylu, bo to jednak solucja questa, patrzmy na to, jak to przebiega. No i event, nacieszmy się chwilę tym eventem, możemy chyba chwilę dłużej pooglądać event, prawda? Mhm, dobrze. Jaskinia, znaleziska, pomidor, dobra. Książka o archeologii. Mhm. Prezent od Schliemanna dla Ewy. Dobra, czyli wracamy do Ewy, pianka Ewa, do robienia cosplayów, dziękuję. Aha. Dobra, ja przewidywałem, że ja w tym tygodniu machnę wam dalsze odcinki z serii Riverbond, ale sorry memory, chyba tego nie zrobię po prostu, bo codziennie będą questy eventowe, więc będę się skupiał na tym evencie w tym momencie. Ale niewykluczone, że może uda mi się na przykład tak zrobić, że dostaniecie więcej niż jeden odcinek dziennie. Mhm. Więc myślę, że to jest wykonalne. Ponieważ zrobienie jednego takiego questa eventowego nie jest jakieś według mnie bardzo czasochłonne. Nie wiem, ile na ten moment nam to czasu zajmuje, bo nie spojrzałem na zegarek. Ale mniejsza o to, to nie problem. Mamy zrobić zadanie przede wszystkim. Jej, skończyliśmy, moi drodzy. Przekazujemy Ewie książkę, oczywiście zgarniam punkty doświadczenia. Ile? Milion? Cienko, szczerze. Za tyle chodzenia to trochę cienko, ale mamy bukiet z Las Flores. To co, myśl? Została nam lina Glimmera. Pociul nam ta lina teraz. Pozbędziemy się jej oczywiście. No i zostały nam te bajery. Może one się przydadzą? Może będzie kontynuacja? Dobra, to nas prowadzi z automatu do kolejnych... tu mam oczywiście jeszcze inne questy zaczęte, w sumie prawie na wykończeniu, bo mam jeszcze błogo na zwiększenie punktów doświadczenia, więc zbieram sobie questy, za które je dostanę. Ale widzę, że tutaj to w tym momencie nie mamy na co liczyć. Anders i Sylwia nas zawołają jutro, więc ja sobie wyłączę to namierzanie, żeby mi nie zawadzało i jutro się tym już zajmę na spokojnie. A kto wie, czy nie po północy, chociaż nie chciałbym hałasować tutaj moim współlokatorom, więc chyba sobie odpuszczę po północy. Rozglądam się w pobliżu grobu i znalazłem, słuchajcie, podrabianą kościaną nogę. Działa do iluś tam... Przebranie wędrowców ze światów lub kościanego chowańca. Okej, okay, dobra. Dobra, nice one, dobra, czyli możemy znaleźć tu jakieś suweniry. Nie tak źle. Mamy świecę. Wygasa za 2 minuty, co jest? Jak tego użyć? Ojej. Może się do czuwania przy grobie, przy którym wcześniej zostały zakopane, znalezione na cmentarzu kości, co? Czyli, że gdzieś tutaj? Antonia Mendozy? O, fuck! Zniszczona ramka. Ale fajnie. Heroiczny. Kurde, gdzie ja mogę tego użyć? Foken. Może tu? Bukiet? Nic. Kurde. Możesz ją wykorzystać do czuwania przy grobie, w którym wcześniej zostały zakopane, znalezione na cmentarzu kości. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Kolejna świeca. Fok. O co tu biega? Jeśli ktoś z was wie, o co biega, bo ja już pewnie nie zdążę tych kości wykorzystać, to dawajcie znać. Ale... Donica z kwiatami? Nie. Luis Mendoza? Posąg? Nie, no jak ciul, to nie będzie nic z tego. Sprawdźmy to wszystko. Cebulę znalazłem, super. A czy ja mogę to po prostu przesunąć tu? Nic, nie mogę. O, dziwna sprawa, wiecie? Miejsce na grób? A gdyby tak, zakupuję kości. Co ja tam mam powiedzenie? Dobra, czyli musiałbym znaleźć jakieś kości. Dobra, rozumiem.
jestem w stanie to ogarnąć. Tylko coś mi tam wskazało co do tych kości. Ciekawi mnie to. Może ja mam znaleźć typowo jakieś te... Tutaj przy tych grobach coś. Coś więcej. Florencja Mendoza. Niedawno sprawdzałeś to miejsce. To najdawniej chyba sprawdzałem. No nie mam pojęcia, szczerze. Co ja z tymi świecami mogę zrobić? Szkoda, że nie wiem. Ale dobra, myślę, że tę zagadkę rozwikłam już w okolicach następnego odcinka. Tak mi się wydaje. Zerkniemy sobie jeszcze na resztę grobów. Okej, mam rękę do tego. Aha, tu mam kolejny. Dobra, obejrzymy sobie resztę grobów. I też będzie fajnie. Aha. Tutaj mamy jeszcze jakiś grób. Jose. O! Ale fajne. Do stworzenia przebrania wędrowców ze światów. Dobra. Alba i Francis. Dobra, druga noga. Anna. Kolejna świeca. Carlos. Kolejna świeca. Axel. Kolejna noga. Dobra. Tu coś chyba jest, tak. Arabella. O, nice. Wyblakłe poncho. Hihi. Maurici, czemu tu tak długo stoicie? Kolejna noga. Timon. Burrito, Casadilla. Dobra, to te dzieciaki. Mniejsza o nie. Ej, serio, no nie mam pojęcia. Ja wiem, że teraz przedłużam odcinek nieznośnie. Ale nie wiem, co się dzieje. Jakby nie jest to dla mnie żadna wskazówka. Cóż to jest? Do czuwania przy grobie, w którym wcześniej zostały zakopane, znalezione na cmentarzu kości. Dobra, zostawimy tę zagadkę na później. Ja jeszcze pewnie tutaj będę te groby przeglądał w najbliższym czasie, to jak znajdę coś fajnego, to wam dam znać. Tymczasem dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, możecie zostawić łapkę w górę. No i miłego Halloween, moi drodzy. Na razie, cześć!